Witam się w kolejnym odcinku z Dying Light 2 na moim kanale i przechodzimy sobie od razu do gierki, nie będzie jakoś sztucznie przedłużał tutaj. Kontynuujmy jak najbardziej. Kurde bele, jestem mega ciekaw co teraz będzie dalej. Ostatnio ogarnęliśmy sobie wieżowiec FNC, byliśmy na szczycie, ogarnęliśmy kotwiczkę, co jest mega, mega fajne. Będziemy mogli się dostać już do niektórych zrzutów wojskowych, do których nie byliśmy w stanie dostać się wcześniej, więc dla mnie bomba. Zobaczymy jak to pójdzie. Ach, nie mogę się doczekać. Dzisiaj będę starał się troszkę krótszy odcinek zrobić, tak z pół godzinki do 40 minut max. Nie miałam jeszcze okazji z nim pogadać. Kim? To by było warto. Bo straciłeś szansę na znalezienie mi? Tak. Nie martw się. Coś wymyślimy. Na pewno. A teraz odzyskajmy moje buty. Odzyskajmy? Ukradli ci je? Lawan, skoro wiedziałaś, gdzie są twoje rzeczy, dlaczego wcześniej po nie nie poszłaś? Okej. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Okej. Zjebałem. Kurwa, miałem na górę polecić. Zjebałem teraz. Jak ja mam się teraz dostać na górę? Nie trafiłem po prostu, najzwyczajniej w świecie. Chyba, że z nią idziemy na górę. Widzisz to wejście? No. Mieszkanie 216. Poszukaj dużego czerwonego pudła ze złoceniami. W nim trzymałam buty. Nie idziesz ze mną? To przez ciebie mam zniszczone buty. Załatw mi nowe. Wejdź tam, zabierz buty i wróć. Upierdoliło ci się coś, koleżanko. I nie ruszaj niczego innego. Jasne? A może pójdziesz ze mną? Coś mi tu śmierdzi, Lawan. Co jest grane? Po prostu idź po nie, dobra? Wlazłeś na ten jebany wieżowiec VNC, to wejdziesz i do mieszkania. Zależy, co tam jest. No dobra. Dobra. Niech będzie. Tchórzu. Mam złe przeczucia co do tego. Na co czekasz? To, że... Kupa w dupę? Dobra. Jakoś niedługo damy radę coś tam ogarnąć. Okej. Wyżej coś jest? Przejdę sobie tutaj, to co się stanie? Co tam jest? Nie ma żadnych otwartych drzwi ani nic, nie? No nie. Okej, okay. Tutaj mamy te inhibitory. Jeszcze troszeczkę? Kurde. Niesamowite, że na łatwym tym połamałem. Jestem w środku. Niczego nie dotykaj. Znajdź mi te buty. Co mogło cię tu tak wystraszyć? Jej rodzice pewnie zamienieni w zombie. Na stówę. Milusio. To wszystko, co jesteś w stanie powiedzieć? Aiden? No co ty, oczywiście, że wszystko będę sprawdzał. Fajnie. Ciekawe, czy działa.
nasza składanka? Znam albo jej nieco facet. Inną Lawan. Pojemnik z inhibitorami w obliżu. To chyba nie męskie buty. Buty? No i facet tu będzie na pewno i ona się boi spotkania z nim. Na stówę i facet jest zombie. Jak tam przejść? A, tędy. I był malarzem? Czyżby? Przejdźmy najpierw tu. Dysko sprawdzę. Lawan. Kto by przypuszczał? A, że to ona rysuje. Znalazła się już? Wybacz, nigdzie nie widzę czerwonego pudła. Lawan? Wyglądasz prawie na szczęśliwą. Pisz, a to jest Frank. Dobra, wchodzimy do środka. Zaraz mi coś wyskoczy na lej. Przytulne gniazdko. Nie byłaś tu sama. On wciąż tu mieszka? Nikt tam nie mieszka. Znajdź te buty i skończ z debilnymi pytaniami. Okej. Wolisz dziurę w rybim oku niż tę miejscówkę? Ta dziura to mój dom. Najpotrzebniejsze rzeczy wzięłam ze sobą. No, poza butami. Całe na pewno bierzemy. Spinacz, rzadki łuk. Niech będzie, poziom piąty. Na pewno bierzemy inhibitory, to w ogóle... Dobra, otwórzmy umiejętności. Co my chcemy ulepszyć? Wytrzymałość, ciśniemy. Chyba spędzali tu mnóstwo czasu. Czerwone pudełko jest. Rocznik 2025. Te butelki są warte fortuny. To się nazywa widok. No jest spoko, spoko. Dobra. Czy jeszcze coś w szafie znajdziemy ciekawego? Nie. Czyli buty. Zostają. Lawan, znalazłem twoje buty. Świetnie, a teraz stamtąd spierdalaj. Szkoda, to przytulne gniazdko z winkiem i niezłym widokiem. I z muzyką. Odkrywam tu nowe oblicze Lawan. I wiesz co? Nie winię tego gościa, że ją lubił, kimkolwiek był. Wal się, Aiden. Hej, ja wcale... Lawan, czekaj! Co? Hakon, ty gnoju. Co? Niech sobie chwile i tygodnie gonią. To trwa i trwa, aż grubli zgotują niebiosa. Szlak, Lawan! Okej, okay, dobrze, to już wiemy, co się stało. Piszę to fakt. To już wiemy, dlaczego nas tu wysłała. Nie wcale po buty, tylko tak naprawdę, żebyśmy się dowiedzieli, kim był Hakon. To był jej facet. Okej, okay, w porządku. Wejdziemy w ten sposób łatwością. Dobra, nie ma problemu. Dobra, pytanie zostało. Lawan, jak jesteś tam? Dostać na górę? No weź, nie chciałem cię urazić. Spotkajmy się na moim dachu. Masz tam na mnie czekać. Oddasz mi buty i możesz spierdalać. Oczywiście poszłaś tam, gdzie chodzisz, gdy się wkurzysz. Ja to bym się, kurde, zainteresował jeszcze.
Jak się tam dostać z powrotem? Okej, w porządku. Dobra, w porządku. Nie! Fuck, mój chuj, zjebałem. Ja mogę coraz wyżej się tak wznosić? Wyżej. Dobra. Czy jestem w stanie szybko się dostać z powrotem na szczyt wieżowca? Nie wiem, ale na pewno jestem w stanie się dostać tu, co? Dobra. Powiedzmy, że wylądowaliśmy. Cholera! Mam wrażenie, że zajmuję się kłopotami. Dobra. Zróbmy tak. Jestem nikim. Musicie mnie uwolnić. Nic nikt nie musi tutaj, mordo. Aha. To se podleciałem do góry. No dobra, lećmy tam. W takim wypadku. Kotwiczka na górę. Może stamtąd coś wymyślimy. O właśnie, tego szukamy. No, halo, ląduj. Dobra. Cię dobry? Nie słuchałeś na co to było? Kurde, przydałoby się wyżej. Wyżej, wyżej. Tylko nie wiem, którędy. Gdy. A raczej, jak trzeba być bogatym, żeby zjadać kryształy? Słyszałaś, że niektórzy je mielą i wciągają do nosa? Dobra. Binda. Dach wieżowca! Jest! Jest! Dobrze! Ej, nie, nie jest tak źle, jest okej. Naprawdę nie spodziewałem się, że zobaczę tu taki przycisk. A jednak... Halo, czemu latarka mi przestała działać? No. Ciemna strefa. No i co?
What's next? Jezu, jak długo my to widną wjeżdżamy. Że nigdy w życiu tak długo widną nie jechałem. Wykryto pojemnik z inhibitorami. O! Czyżbym ominął jakieś inhibitory? Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Okej. Okay. Jakim cudem ja to ominąłem? Oczywiście wszystko co otwieramy i zbieramy. Jakim cudem ja to ominąłem? Nie widziałem tego wcześniej. Chyba, że to specjalnie dla tych, co się wrócą tutaj. Z jakiegoś powodu wojska apteczka, wspomagacz odporności, spoko. Młotek buntownika. Nagranie. Sesja Rady Ludzkości numer 2. Chętnie obczaję. Numer 2. Wtorek 17 lipca 2023 roku. No jest jeszcze dwa zamki. Rozpoczynamy 17 sesję obrad Rady Ludzkości. Jak wszyscy dobrze wiemy, globalna sytuacja szybko się pogarsza. Kilka naszych źródeł potwierdza, że Pakistan zrzucił bombę nuklearną na indyjski region Jammu. Wirus oficjalnie pochłonął całe kraje. Węgry, Chorwację, Portugalię, Austrię, Finlandię. W zeszłym tygodniu brytyjski premier zmarł na THV. Panie i panowie, musimy stawić czoła faktom. Odpowiedzialność za dalsze losy ludzkości spoczywa na zebranych w tym pokoju. Jakoże historia, nie byłby to pierwszy raz, gdy międzynarodowa współpraca wyciąga świat z kryzysu. Dopisuje panu dzisiaj humor, ministrze Dachau. Generale Brat, chcielibyśmy wysłuchać pańskiego raportu. Oczywiście, proszę pana. Przejmujemy obiekty rolnicze i magazyny, a głównym centrum dystrybucji zarządza GRE pod czujnym okiem armii. Jak dotychczas współpraca GRE i armii przebiega bez zarzutu? Zgadzam się. Dziękuję, doktor Kobayashi. Przejęliśmy ulice i punkty kontrolne. Zabezpieczyliśmy podstacje elektryczne i wieże ciśnień. Chyba jednak pomimo początkowych oporów pracowników, w końcu udało nam się przekształcić dawną fabrykę aut elektrycznych Dynamo Cars w elektrownię słoneczną. A teraz, doktor Kobayashi, prosimy o wiadomości o postępach inicjatyw GRE. Dziękuję. Pierwsze testy związku GenMod THV zakończyły się sukcesem. Wykazuje niezrównaną stabilność chemiczną, a jego zdolność degradowania DNA zarażonych komórek jest zdumiewająca. Kluczowa broń przeciwko wirusowi może wreszcie być w naszym zasięgu. Nie traćmy czasu, doktor Kobayashi. Proszę zapewnić próbki armii. Przeprowadzimy własne testy. Za wcześnie na to. Badania wymagają czasu. Zgłaszam wniosek o przekazanie przez GRE próbek genmodu THV armii i poddanie samego GRE wojskowemu nadzorowi. Generale Pratt, historia pokazuje, że pośpieszanie nauki prowadzi do katastrofy. No. Są ludzie, którzy... Generał Pratt ma rację, doktor Kobayashi. Ekstremalne sytuacje wymagają ekstremalnych środków. Przyjmuję wniosek o przekazanie najnowszych próbek genmodu do laboratoriów wojskowych. Musimy przejść niżej. Doktor Kobayashi, pomoże pani generałowi Prattowi z opracowaniem projektu broni wykorzystującej ten związek. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów 5 do 3. Doktor Kobayashi, proszę zacząć wymagane procedury. Okej. Okay. Kurde, jak zejść tutaj niżej po ten? Żeby gdzieś tu? O je, znalezione! Nic się przede mną nie ukryje. No dawaj, podnoś.
Czemu nie mogę tego podnieść? Ekwipunek jest pełny? To tak się da? Tego to nie widziałem. Upuść. Wywalam to. Wypaśniak. Spoko. To wywalam. Wszystkie czwórki wywalam. Dobra. Czwórki i trójki. To na pewno dwójka, co to szczerze to robi. Dobra. Teraz tutaj F, F i F. No i w sumie te takie zwykłe też będę wywalał. Tego nie mogę wywalić, nie? Nie. Karwasze pielgrzyma. Wszystkie szare będę wywalał też. Dobra. Trójeczka, trójeczka. I szare. Trzy rzeczy. Kurteczki. Na pewno to. Na pewno to. 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 Dużo tego mam. Dlaczego ja nie mogę tego sprzedawać? Ja tego nie rozumiem. Co tu jest, kurde, jeszcze nieodkryte? A, jeszcze tamto. A tutaj? Okej. Wow. Ale tego powywalałem. A co tu jest? Notka. Kod do sejfu, okej. Miło. A gdzie ten sejf jest? Co? Ktoś mi powie? Gdzie jest sejf? O! Tu jest sejf. Pytanie ze 100 punktów, który to teraz... Kod. Czy to jest to, co mi się wydaje? 6 6 6 Nawiązanie do tego, oczywiście. Kurde, mamy wśród twórców fanów Slipknota, ewidentnie. Nie pamiętam tytułu piosenki teraz. Tak, ewidentnie Slipknot. Okej. Okej, w porządku. Lecimy tutaj najpierw, tak jak Bozia kazała. Dopiero później tam. Dobra, najpierw to... Aha, nie mogę mapy otworzyć. Oj, to niedobrze. Dobra, dobra. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. 5 metrów? O, miło, miło, bardzo miło. No właśnie, tu chciałem się dostać. Jakieś racje jeszcze. No dawaj. Dużo fajnych rzeczy. Dobra, i mamy tutaj ten wojskowy, super.
dla mnie bomba. Dobra, to to mamy ogarnięte w tym momencie. Lokum dla Bridget, okej, okay, spoko. Czy my chcemy gdzieś się jeszcze fajne miejsce dostać? Chyba nie, lecimy dalej. Powinniśmy dolecieć tam chyba. Bez problemu. Tak myślę. No, na spokojnie chyba. A, nie mogę. Dobra. Ciśniemy, ciśniemy. Dzień dobry. Dobra, najpierw ten. Okay. Aha, elementy parkouru ja mam. Aha, bo ja nie mam wystarczających inhibitorów jeszcze. Okej, okay, dobra, rozumiem. Walnięcie. Skok z obrotem, skok po lądowaniu, to jest ciekawe. Skok z krawędzi, to jest spoko. To mi w ogóle nie jest potrzebne. Czekamy na nią w takim wypadku. Cholera jasna, ej, dobrze to wygląda. W ogóle zgłodniałem strasznie. Kurde, jeszcze śniadanie nawet nie jadłem. Ale... Dobra, trudno, w pracy z nim śniadanie. Nie ma czasu. Ona się tak... Zasnąłeś, kurde, Aiden? Za wygodnie ci było? Za miło? Za przyjemnie? Masz. Twoje buty. Lepiej weź też to. Okej. Nie miałem pojęcia, że byłaś z Hakonem. A myślisz, że dlaczego chcę go sprzątnąć? No tak, to logiczne. To, że ktoś czyta poezję, nie znaczy, że nie zasługuje na śmierć. Zerwaliście ze sobą dlatego, że zostawił Franka, czy zostawił Franka, bo zerwaliście? Naprawdę nie ma teraz sensu tego analizować. Ty, to przez cokolwiek między nami zaszło, to był wielki błąd. Nie powinnam być aż tak naiwna. Dlatego nie chciałam, żebyś tam węszył. Do kurwy nędzy, mogłeś to uszanować. Co ty, mordeczko? Nie ma opcji. Zapomnij, że tam byliśmy. Co, pijemy? Zostaw mnie w spokoju. Właśnie też napisz, nie bądź taka samolubna. Co się dzieje? Ale jesteś upierdliwy. Teraz zauważyłaś? Wiedz, że zajebiście nie lubię biadolenia. Mówienie o swoich uczuciach to nie biadolenie. No. Dobra, możesz tu zostać jak chcesz. Tylko mi nie przeszkadzaj. Jestem zajęta. Upijaniem się? Nie, głupku. Podziwianiem gwiazd. Okay. Patrz, widać wielką niedźwiedzicę. Aleś ty mądry. Tylko, że to nie jest wielka niedźwiedzica. A co? Ups, ale warto było spróbować. Znasz jeszcze jakieś gwiazdozbiory? Tak. Za dawnych czasów Frank sporo nauczył mnie o nocnym niebie. Kiedy budowaliśmy rybie oko, lubiłam wspinać się po rusztowaniu na dach. Frank przyłaził i gadał, że jest za zimno, za późno i takie tam. Zawsze kończyło się na tym, że godzinami opowiadał mi historię, a ja uwielbiałam go słuchać. Gwiazdy widać jak na dłoni i zdają się być tak blisko, że mógłbyś chwycić je za jajca. Frank zawsze tak mówił. Fajne, co? A co z tobą, Aiden? Co ze mną? Czy pielgrzymom można złamać serce? To
działa raczej w drugą stronę. Pielgrzymi prędzej rozkochują w sobie i porzucają. Wiecznie w trasie. Rozkochujesz w sobie i porzucasz? Po prostu dążę do celu. W takim razie twoim gwiazdozbiorem będzie Orion. Myśliwy. Jest tam. Mamy szczęście, bo nie jest widoczny przez cały rok. Pojawia się i znika. Jak wy, pielgrzymi. Wymyślasz to, żeby zrobić na mnie wrażenie. Może? A może nie? Udało mi się? Pojawia się i znikam. A tamten wiersz? To tylko słowa, Aiden. Słowa mają znaczenie. Nie błaznem czasu jest miłość. Choć po nią, po różalicjej, sięga jego kosa. Niech sobie chwile i tygodnie gonią. Tylko słowa, co? Tak. Tylko słowa. Nie pytajmy o Hakona. Lepiej chodźmy spać. Aiden, jak spotkam Hakona, zabiję go. Krótka piłka. Nie próbuj mnie powstrzymać. Dobra, ale zemsta nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Nie mam zamiaru. Nie zrobię tego dla siebie, tylko dla Franka. Pomszczę wszystkich, którzy zginęli tamtej nocy. Zgasło wtedy wiele gwiazd. Hakon jest mocny w gębie, ale jak przyszło co do czego, zostawił przyjaciół na pewną śmierć. Kurwa, masz. Pokazał swoje prawdziwe oblicze. Tam się oparzyłem trochę w pracy. Jebany tchórz. Nie przeszkadza mi to normalnie, tylko czasami mnie irytuje. Dajcie mi sekundę na chwilę, zaraz wracam. Zimą mi się zrobiło. No dobra, jestem z powrotem. Jeszcze mamy parę minut. Mi się wydaje, że na spokojnie sobie tutaj poradzimy. Hakon tchórzem? Trudno w to uwierzyć. Może masz rację. Może jest zwykłym zdrajcą. Namówił innych, żeby też nie przychodzili do wieżowca. Zostawili Franka z ekipą samym sobie. Później odciął się ode mnie, jakby mnie nie znał. No i spierdolił do Waltza. No, dobrej nocy. Z tym Waltzem to kurde. Nie wiem, czy to tak do końca działało. Przekształcić to miasto w taką wspólnotę, jaką niegdyś było. Lawan? Lawan, jesteś tam? Dobrze, ludziska. Zacznijmy ten nowy rozdział od jakiejś inspirującej muzyki. Aiden, jesteś tam? Przyjdź do kantyny. Bez urazy, Frank, ale nie mam już dla ciebie czasu. Matt miał mi pomóc odnaleźć siostrę, ale wie, że oddałem tobie i teraz mam... przejebane. Uspokój się. Przyjdź do lepiego oka, to pogadamy. Ciekawe. Chcę ci pomóc, Aiden. Dobra, niedługo będę. Okej. Okay. O, co tu mamy? Nagranie. Dziennik z tego biegaczy numer 5. W porządku. Mamy czas, żeby to przesłuchiwać? Hmm. 40 pojazd. Na shift. Rebeka, na caps locku mogę się obrócić. Okej, okay, na kontrolu mogę to robić. Na kontrolu mogę używać tego. Nie haczyka, tylko. Dobra, idziemy do tego. Do rybiego oka. Spróbujemy dolecieć tam. Sito. Nie! Kurwa, nie ten przycisk.
mylą mi się przyciski. Czemu ja klikam skok, jak chcę podlecieć wyżej? Znaczy, to rozumiem, dlaczego mam ochotę tak zrobić, ale to nie tak działa Lawan, przecież. Tu Aiden. Zgłoś się. Lawan? No, Lawan, odezwij się. Jesteś tam? O, świetnie. Naprawiam nadajnik, a ty zaczynasz milczeć. Prawdopodobnie tu trzeba będzie... Nie trzeba będzie odpocząć. A, damy radę chyba. Dobra, jesteśmy na miejscu. Teraz tak. Na pewno, zanim pójdę do ciebie, mordeczko, to chcę pójść tutaj. Do sklepikarza. Do pani sklepikarz. Rębacz i szpikulce do lodu? He? Dobra. Na pewno... Jeden młotek wywalimy, to wywalimy. To jest jednoręczny? Hmm. 4600, no trochę drogo, powiem szczerze. Chyba mnie to nie interesuje. W takim wypadku... Patku, jeszcze do ciebie pójdziemy, sprzedamy wszystko, co mamy wartościowe. Mogę jeszcze coś sprzedać, tak w ogóle? No właśnie, mogę. Wszystko sprzedajemy. Nie chcę mi się teraz patrzeć. Ubiór, o właśnie. To jest lepsze minimalnie od drugiego. Będziemy po prostu nosili wyższe levelowe rzeczy. Z grubsza tam wkomponowujące się w nasz styl walki, mój styl walki, tak? Cokolwiek. No nie są zbyt drogie te buty, powiem szczerze. Jak ja bym miał kupić, to bym zapłacił 1000 razy tyle. Momentami. Dobra, ulepszmy coś. Jesteśmy w stanie... Tak, jesteśmy w stanie hak ulepszyć. Not bad. Not bad. Przyciąganie wrogów. O, jeszcze lepiej. Jad ulepszamy. Szansa na trafienie krytyczne 20%. Co 5 uderzeń. Będę tu czekał, gdybyś czegoś jeszcze potrzebował. Ty? Ciocia Teresa. Tak, teoretycznie. Ładne. Tak teoretycznie to wyglądałbyś, jakbyś porzucił rodzinę. Radio Wolnych Obywateli. Ciśniemy do pranka. Czy ja mam jeszcze na to czas? Mam. Radio Wolne Villador. Wasz sąsiad, wasze miasto. Znów i na zawsze. Bez odbioru. Posprzątał. Pogadajmy, Frank. I nie jest najebany. Słuchaj, źle zaczęliśmy naszą znajomość. Chciałbym naprawić ten błąd. Napij się. Dla mnie. Frank, naprawdę nie mam na to czasu. Muszę w jakiś sposób znaleźć moją... Posłuchaj. No. Bart musi się dostać do placówki TRE. Łapiesz? Dlatego musimy znaleźć tego pielgrzyma. Proponuję zajebiście dużo kryształów na to, co ma ten gnomik. I my tu złoto palacy. Jak? Zainteresowany? Czy to... Renegadzi. Ta. Jak ci się udało? Wieżowiec Więcej był kiedyś kontrolowany przez wojsko. Nie służył im tylko do nadawania. Dzięki tobie możemy teraz słyszeć wroga. Zdaje się, że Walt szuka tej samej bazy danych, co ty. No, ale obserwatorium tonie w chemikaliach. Nie mam pojęcia, jak działa to gówno GRE, ale Walt chyba coś o tym wie. Może obserwatorium to nie jedyne miejsce z dostępem do bazy danych. Ta rozmowa to wszystko, co masz? Na razie.
Ale jeśli podejdziemy bliżej i włamiemy się na ich częstotliwość, możemy lepiej poznać plany Wolca. Jak? Transmisję, którą usłyszałeś, przechwycono w pobliżu starej wojskowej anteny w Wharf, na południe od Marsh and Lane. Jeśli aktywujemy tę antenę, wzmocnimy sygnał i będziemy słyszeli każde ich słowo, każde zająknięcie. No mówiliśmy. Będziesz dokładnie wiedział, co knuje Waltz. Szybciej byłoby go po prostu znaleźć. Nie cierpliwisz się. Rozumiem. Wiem, jak to jest zmarnować za dużo czasu. Musisz jednak stąpać ostrożnie. Pamiętaj, mówiłeś, że Waltz włączył ponownie prąd, a później renegaci najechali Central Loop. Coś się święci. Lepiej będzie zebrać jak najwięcej informacji, zanim stawisz mu czoła. No właśnie. Czyli myślisz, że to Waltz posłał renegatów do Central Loop? Może to w Central Loop jest ta baza danych. Do tej pory pułkownik trzymał ich na krótkiej smyczy w swojej twierdzy. Ale dzikusy, których ostatnio obserwujemy... Kurwa, coś musiało się zmienić. Jeden ze speków powiedział mi, że Waltz szuka czegoś o nazwie... X-13. Nic mi to nie mówi. No dobra. Opowiedz mi więcej o tych antenach. Wojsko zamontowało je na najwyższych budynkach, żeby objąć całe miasto. A, te bardzo anteny. Bardzo trudno się dobra. Do nich dostać, ale nam potrzebna jest ta najbliżej miejsca, gdzie siedzą renegaci. Przy silniejszym sygnale będziemy słyszeli każde ich słowo. Plus jest taki, że ta antena jest najbliżej kantyny. Bez większych problemów ją namierzysz. No na pewno, ale może niekoniecznie w tym odcinku, bo coś jeszcze, zanim ruszę? W zasadzie tak. Spójrz na ten plakat, Aiden. Nocni biegacze wierzyli w te słowa. Żyli nimi. Myślałem, że jesteśmy rozdarci jak ta kartka papieru. Ale to credo nadal coś znaczy. A jeśli zwiększysz zasięg, będę mógł się skontaktować z niedobitkami nocnych biegaczy. Jacyś muszą jeszcze żyć. Już rozumiem. To sporo dla ciebie znaczy, prawda? Nie tylko dla mnie. Dla wszystkich tutaj. Ale kogoś tu brakuje. Wiesz, dlaczego przez cały ten czas nie wyrzuciłem tego plakatu? No. Przez Lawan. Kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy, miała 8, może 9 lat. Była ledwie żywa. Wyglądała, jakby nie jadła od roku. I próbowała pomóc jakimś dzieciakom odzyskać kryształ od złodzieja. Koleś groził im nożem. Był 2 razy większy od niej, silniejszy, a ona dopadła do niego. Tak mocno ugryzła go w rękę, że jego krzyk musieli słyszeć aż w Old Villador. O wszystkim dała kryształ jednemu z chłopców i poszła sobie. Nie miała z tego żadnej korzyści. Nie musiała ryzykować. Spojrzałem na nią i pomyślałem, że tylko tyle nam zostało. Jako ludzie możemy ze sobą walczyć. Każdy w imię swoich interesów. Albo niezależnie od okoliczności. No. Możemy Wtedy spisałem te słowa. To dzięki tej dziewczynce nocni biegacze stali się tymi, kim byli przez lata. I jeśli mamy się odrodzić, nie możemy zrobić tego bez niej. Mamy czas, żeby dopytywać? Dlaczego dobra, nie bez mamy. Niej? Widzisz, ona jest twarda. Może za twarda. Szkoliłem ją, opatrywałem jej rany, ale tej największej nie uleczyłem. Zemsty. Zbudowała wokół siebie bardzo gruby mur i wciąż nie wyzbyła się gniewu. Jak tego nie zrobi, to ją zniszczy. Nie mogę tak. Nikogo ocenić. Dzięki. Lawan ma pierdolca na punkcie tej swojej listy. Inaczej przez to zginie. Miejmy nadzieję, że poradzi sobie lepiej niż ja. No dobra, wypadałoby dopytać, kurde. Jest o to. Ich zbyt wiele. Ale na szczycie jest sam szatan. Waltz. Czyli Hakon. Znasz go? Nie. Tak, spotkaliśmy się. Wszystko przez tę misję wieżowców Więcji. Hakon był przeciwny od samego początku. Przekabacił Kiliana. Mówił, że to samobójstwo, ale ja znam prawdę. Skurwiel stchórzył, to jasne jak słońce. Do tamtej pory miałem go nie tyle za nocnego biegacza, co za kandydata na przywódcę. Ale on miał nas gdzieś.
podarł nasze kredo, zanim uciekł, a tym samym podzielił nocnych biegaczy. Jebany tchórz, nawet do pięt nie dorastał Lawan. Dobra, zaczynam się nakręcać, a musimy się skupić. Haku no? Zabił Lukasa. To Jeśli to naprawdę był on, to znaczy, że za wszystkim stał Waltz, a sam Hakon. Prawda. Wykastrowane kundle są jeszcze bardziej posłuszne. Dokładnie. No dobra, dobra. Dobra. No to działaj. W razie przypominasz mi Lawan, zanim dostała obsesję. Będę nasłuchiwał dla ciebie renegatów. Dowiem się co... Okej, okay, super. Dla mnie bomba, kurde. Fajnie się to rozwija, bardzo mi się to pięknego podoba. Pięknego dnia, Filedo. Bardzo mi się to podoba, jak Flan się to wrócił. Rozwija. Mam dla was kolejne ekscytujące wieści. Dobra, ty zamknij wodę, dobra. Zróbmy tak, że już sobie wyjdziemy do głównego menu. No to co, zobaczymy, co będzie dalej już w następnym odcinku. Halo, kurde. Chcę tutaj, o, tutaj się, dobra. Zobaczymy, co będzie dalej już w następnym odcinku, przejmiemy tę antenę, będziemy posługiwać renegatów, będzie się działo dużo różnych fajnych rzeczy. Ale na tę chwilę dzisiaj już kończymy. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się ciepło i cześć.